Larry Crowne, Uśmiech losu. Jesteś w ten film poprawi ci humor. To wymarzony film na ciężkie czasy i ciężkie chwile, które wszak każdemu mogą się przydarzyć. Straciłeś pracę, coś innego się znajdzie. Brakuje pieniędzy, poszukaj czegoś tańszego. Co nie znaczy gorszego. Osoba, która miała być drugą połówką, wybrała inną drogę, życie się nie kończy. Zobaczymy, co jeszcze przyniesie. Takim plasterkiem na zbolałą duszę jest film Larry Crowne, Uśmiech losu. Tytułowy Larry, Tom Hanks, jest sympatyczny, uczciwy, prawdomówny, słowem do rany przyłóż. Ale właśnie ma ten gorszy okres. Mało tego, doświadcza czegoś w rodzaju kumulacji. Choć był dobrym pracownikiem, traci robotę. Oficjalnym powodem jest brak dyplomu. Do tego zostawia go żona. Larry jest w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Inny na jego miejscu załamałby się. Zaczął zaglądać do kieliszka na przykład. Ale nie Larry. Nie ma dyplomu ukończenia szkoły wyższej. To trzeba go zdobyć już. By w przyszłości nikt nie wykorzystał braku papierka, by go wyrzucić z pracy. Z drogiego w utrzymaniu samochodu przesiada się na tańszy skuter. Nie ma zajęcia. Jakie chciałoby się mieć? To bierz cokolwiek, byle tylko zarabiać, a nie narzekaj. Że to poniżej twoich możliwości i ambicji. Takich życiowych lekcji udziela nam Larry i nie da się ukryć. Nie jeden powinien z tych rad skorzystać. Larry ma szczęście do ludzi. Spotyka na swej drodze Mercedes Tainot, Julia Roberts. To wykładowczyni, której życie też nie jest usłane różami. Mercedes ma kłopoty z mężem i trochę za często sięga po mocne drinki. Larry się zmienia, jest to dobra zmiana. Inaczej się ubiera, inaczej zaczyna wyglądać jego życie. Życie tej dwójki, Larry'ego i Mercedes, biegnie swoimi torami, ale mają wzajemnie jakiś wpływ na siebie. Film o Larrym to idealna odtrutka dla tych, którzy akurat są w psychicznym dołku. Bo jakieś sprawy się im posypały. I okazja do zobaczenia dwójki znakomitych aktorów. Fani zaniepokojeni stanem zdrowia Toma Hanksa. Wszystko widać na nagraniu. 4 nominacje do Oscara, ale i 2 do Złotej Maliny. Zaręczyny zerwane 3 dni przed ślubem i 20 lat szczęśliwego małżeństwa. Jak dobrze ją znasz? Kwi z okazji urodzin Julii Roberts. Niedziela / 22:25, TVP1.